Dzień dobry. Jan Filip Libicki. Człowiek wielu imion, jednego nazwiska, wielu partii, ale teraz jednej. Senator z PSL-u. Z PSL-u, Koalicji Polskiej. Jakiej Platformy, przepraszam, Platforma była. PiS zresztą też był, wszystko było. 8 partii było, dzień dobry. Dzień dobry. Dwa imiona, jedno nazwisko, 8 partii. A zagłosuje pan na Lidię Staroń, bezpartyjną? W sprawie głosowania na panią senator Staroń będę się kierował rekomendacją klubu PSL-u Koalicji Polskiej. Czyli ma pan swoje zdanie, ale to nieważne, bo będzie ważne zdanie służbowe. Swoim zdaniem kierowałem się przy wyborze pana posła Wróblewskiego przy tym głosowaniu. Tam się kierowałem swoim zdaniem, tu się będę kierował zdaniem PSL-u. No ale to PSL proponował PiS-owi taką transakcję wiązaną, czyli my wam poprzemy Nawrockiego w Senacie, ale wy nam dajcie Wiącka, więc rozumiem, że skoro Marcin Wiącek przepadł w Sejmie, to pan nie będzie głosował na Lidię Staroń. PSL nie podjął w tej sprawie jeszcze decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że tak będzie, jak pan mówi. To dlaczego Lidia Staroń jest zła? Proszę pana, jeżeli po wyborach 2019 roku mamy w dwóch izbach dwie różne większości, to znaczy, że Polacy zobowiązali polityków do tego, aby przy wyborze kandydatów do tych funkcji, które wymagają zgody obu izb, dogadywali się w tej sprawie. Ja wiem, ale tak serio, no bo normalny człowiek myśli sobie też tak, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, ta kobieta, czyli pani senator Lidia Staroń. No więc ja pana pytam zupełnie otwartym tekstem i uczciwie, dlaczego Lidia Staroń nie nadaje się pańskim zdaniem na tę funkcję? Proszę pana, ja mogę powiedzieć po pierwsze, że to jest kwestia natury politycznej, więc polityczny układ był taki, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma kandydata na szefa IPN-u, to opozycja miała swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Nie zostało to uszanowane. Czyli proszę państwa, sprawa jest taka. Lidia Staroń nadaje się na rzecznika praw obywatelskich, jeśli oczywiście byłby inny deal. Ale ponieważ deal jest taki, że PiS wybrał sobie prezesa IPN-u, no to w takim razie Lidia Staroń się nie nadaje. Pan zawsze cenił w moich wypowiedziach szczerość, więc powinien pan to docenić. Ale to jest kwestia pierwsza. Ale ja to doceniam, tylko wie pan, ja muszę to wytłumaczyć też naszym słuchaczom. No to dobrze pan wytłumaczył. Dobry pan jest w tłumaczeniu, trzeba panu przyznać. Bardzo panu dziękuję. Prawimy sobie komplementy w trzeciej minucie rozmowy, więc ja nie wiem, co dalej będzie. Natomiast jedną rzecz chcę powiedzieć od strony merytorycznej. No jednak pani senator Staroń nie jest prawnikiem. A to jest świetny argument. Jest inżynierem budownictwa. To jest poważny problem. Myśli pan, że na przykład Henryk Wujec nie nadawałby się na rzecznika praw obywatelskich? Świętej pamięci Henryk Wujec. Henryk Wujec pewnie by się nadawał. A dlaczego? Jest fizykiem. Ale był fizykiem. Sekundkę, ale jednak zgodzi się pan, że jeśli chodzi o zabieganie o prawa obywatelskie, to między Henrykiem Wójcem a panią senator Staroń z całą moją sympatią do niej jest jednak istotna różnica potencjałów. Panie senatorze, ja wszystko rozumiem, ale sam pan powiedział, że cenię pana za szczerość, więc wiemy doskonale, o co tutaj chodzi. Nie chodzi o kompetencje lub jej brak w przypadku pani Staroń, tylko chodzi o politykę. I ja to nawet rozumiem. Ale jeszcze doprecyzujmy. Karol Nawrocki, doktor Karol Nawrocki, historyk, został wybrany przez Sejm na prezesa IPN-u. I teraz Senat musi się zgodzić. Trzech posłów PSL-u, i to nie przypadkowo. Senatorów, a nie posłów, dobrze rozumiem. Dziękuję panu serdecznie. Posłów PSL-u, i to nie przypadkowych, głosowało za Karolem Nawrockim. Wśród nich był pański dobry kolega, człowiek, który razem z panem zwiedza te wszystkie partie, czyli poseł Jacek Tomczak z Poznania. No to jak? Zdaniem Tomczaka Nawrocki jest okej, a zdaniem Jana Filipa Libickiego? Zdaniem Jana Filipa Libickiego, Jan Filip Libicki spotka się z panem Nawrockim, porozmawia, bo jeszcześmy się nie spotkali, nie rozmawialiśmy. A później się skończy z Wróblewskim, czyli i tak będzie pan przeciw. Sekundkę, i również weźmie pod uwagę zdanie PSL-u. Ja mogę powiedzieć tak, no dla mnie, nie muszę się ze wszystkim zgadzać z panem posłem Tomczakiem, prawda? Nie jesteśmy identycznymi osobami. Dla mnie ja mogę powiedzieć tyle, no po wyborze pani senator Staroń wczoraj, moim zdaniem szanse na akceptację w Senacie pana Nawrockiego, przynajmniej z mojej strony, dramatycznie spadły. W sposób dość istotny spadły. Proszę państwa, to jest klasyczny przykład. Był taki kiedyś taki PRL-owski historyk, profesor historii Jarema Maciszewski. I on na pytanie na przykład o Katyń odpowiadał, moje zdanie jest takie jak Związku Radzieckiego. No, no,
dobrze. Pana no, zdanie jest takie jak PSL-u. Znaczy, pan wie dobrze, że w mojej historii licznych partii politycznych były sprawy, gdzie zachowuję swoje zdanie. Tak, zgadza się. A akurat w kwestii wyboru pani senator Staroń zdaje się tutaj na zdanie kierownictwa mojej partii. Wydaje mi się to dość naturalne. Podczas tego głosowania w Sejmie ono było bardzo ciekawe, bo tam były też takie elementy, no, dla takich obserwatorów polityki jak ja, istotne. Na przykład, ilu posłów ma Jarosław Gowin? Tak jest. No i tam wyszło, że ma ich, zdaje się, 9, tak? Znaczy z Gowinem 9. No i wyszło na to, że ma tam 9 posłów. No i teraz tak, i PiS jakby bardzo chciał, to by mógł się tego Gowina z koalicji pozbyć, zastąpić go Kukizem i jakimiś przyległościami i też byłoby dobrze. W każdym razie miałby większość, z perspektywy PiSu byłoby dobrze. Pytanie do pana, panie senatorze, myśli pan, że wyrzucą tego Gowina w końcu? Zniecierpliwią się i go wyrzucą? Znaczy ja myślę, że to jest trochę tak, że obserwatorzy i komentatorzy sceny politycznej nie biorą pod uwagę w polityce czynnika ludzkiego. Że ktoś może stracić cierpliwość na przykład. Myślę tu o panu prezesie Kaczyńskim, że kalkulacja kalkulacją, a wkurzenie, że ktoś mi wierzga, wkurzeniem, prawda? Ale doskonale pan to rozumie, ja to właśnie... No właśnie, więc ja uważam, że może się tak zdarzyć, że tak powiem, u prezesa Kaczyńskiego górę weźmie irytacja, że ma już po prostu tego Gowina dosyć, a nie kalkulacja, czy ma odpowiednią większość w Sejmie, czy nie. No dobrze, ale czy jeśli się zirytuje prezes, to czy PSL w takim razie sięgnie po Gowina? Czy to zaproszenie do PSL-u będzie aktualne? Ja nie jestem prezesem PSL-u, może kiedyś będę. Nie jest pan. Ale ja mogę... Ma pan szansę? Jesienią mają być wybory na prezesa PSL-u, a Władysław Kosiniak-Kamysz odgraża się, no, który to już raz się odgraża, że nie będzie kandydował. Z nim jest trochę jak z prezesem Kaczyńskim. Ja nie będę kandydował na pewno na prezesa PSL-u, w każdym razie w tych wyborach. Dobrze. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, ja mogę powiedzieć, co na ten temat uważa Jan Filip Libicki. No co Jan uważa? Filip Libicki ma za sobą dobre doświadczenie współpracy z Jarosławem Gowinem w Platformie, w tak zwanej grupie konserwatywnej, która kiedyś istniała, miała nawet taki status osobnego bytu wewnątrz Platformy. I to są dobre doświadczenia. Ja bym je chętnie w ramach PSL-u Koalicji Polskiej Czyli kontynuował. Pan chętnie przyciągnął Gowinę do PSL-u, tak? Ja bym chętnie. Ja panu przypomnę nawet, że kiedy w 2011 roku wstępowałem do Platformy, to Jarosław Gowin brał udział w mojej reklamówce wyborczej i zachwalał wyborcom moją skromną osobę, jakby to pan powiedział. Nie, to nie ja bym tak powiedział. Moją skromną osobę powiedziałby kto inny na pewno, ale ostatnie pytanie w tej części to jest pytanie o to, czy cieszy się pan, że Kukiz wreszcie znalazł drogę do PiSu, bo już nie jest z wami i wam nie bruździ. Znaczy cieszę się, nie cieszę. Ja cieszę się w tym sensie, że Paweł Kukiz zawsze jasno stawiał sprawę. Mówił tak, ja mam swoje postulaty i pójdę z tym, kto je zrealizuje. No, czy to będzie zrealizowane, czy nie? Ja mam swoje wątpliwości, zwłaszcza, że mam wrażenie, że postulat wyborów w okręgach jednomandatowych gdzieś spadł na dalsze miejsce na tej liście. O tym wszystkim w radiu rmf24.pl i w interi.pl. Tam także spytam o immunitet marszałka Grodzkiego, Adama Bielana, który znowu zakłada jakąś partię. I o to, czy Donald Tusk znajdzie swoją drogę do Senatu. Zostańcie z nami w internetach, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. To od czego mamy zacząć? Ha. Nie wiem, pan jest prowadzącym, nie ja. Anegdotę mam dla pana, ale to historyczna, to ludzi znudzi, to później panu opowiem. Może coś innego. To historyczna anegdota o tym, a propos kto komu bruździ, bo to Leninowi bruździ mniejszewicy. I o tym będzie anegdota, ale to kiedy indziej. Wie pan co, jak tak patrzę na to, to ja oczywiście widzę te wszystkie przepychanki. Widzę te przepychanki z Gowinem, widzę przepychanki z Kukizem. To, że Kukiz jest teraz w PiSie po to, znaczy on jeszcze nie jest w PiSie, on się strasznie oburzy, zaraz dostanę SMS-a od niego, że to wszystko jest kłamstwo. Ja też czasem dostaję. Tak. No w każdym razie, nie. Panie pośle, zwracam się teraz do Pawła Kukiza. Panie pośle, ja wiem, pan nie jest w PiSie, pan nie zawarł koalicji z PiSem. Proszę oszczędzać klawiaturę, nie pisać już, ja już to wszystko sprostowałem. No nie wiadomo, jakiego SMS-a otrzymałby pan, gdyby to był piątek wieczór, ale szczęśliwie jest środa. Nie. Bez takich. Nigdy nie dostawałem żadnych podejrzanych SMS-ów od Pawła Kukiza i to jest... Nie. Naprawdę. Dostaję różne SMS-y od różnych ludzi, ale żadnych takich SMS-ów od Pawła Kukiza nigdy nie dostałem. Porozmawiamy chwileczkę o tym, że
Kaczyński dość sprawnie, trzeba przyznać, sobie radzi w tych szachach parlamentarnych. Znaczy, tego zamiast tego, tego ze śmaksu do paksu i tak dalej. Czy to wszystko nie skończy się jednak tym, że ta biedna opozycja się w tym pogubi, bo ona sama tak patrzy na to i tak czasami mam wrażenie z rozdziawioną buzią. Nie, znaczy ja bym powiedział tak, znaczy... Raz się chcecie dogadywać z PiS-em w drobnych sprawach, raz mówicie nigdy w życiu. Patrząc na całą karierę polityczną Jarosława Kaczyńskiego, to niewątpliwie w tych szachach jest niezwykle sprawny. Natomiast czy teraz w tych szachach się nie pogubił, to tutaj nie mam pewności, bo powiedziałbym w ten sposób. No, wczorajsze głosowanie co pokazuje? No, pokazuje, że na 9 posłów Jarosława Gowina liczyć nie może, że może owszem dozbierać sobie z różnej drobnicy różnych parlamentarzystów, ale de facto wisi na głosach Konfederacji. Tam jakiej Konfederacji? Paru posłów tam, wie pan. I oczywiście... To są posłowie wszystko transakcyjni, prawda? Dobrze. Tylko jeżeli ci posłowie transakcyjni zobaczą, że w transakcji można postawić bardzo wysoką cenę, to wtedy sprawa będzie wyglądała inaczej, nie? Jasne. Na pewno nie jest to dla niego sytuacja komfortowa, ale niech pan zwróci uwagę na jedno. Jak trzeba, to się dogada z Lewicą. Jak trzeba, to z Konfederacją. Jak trzeba, to zaraz się okaże, że poseł Eichler, który wszedł za Kilianem Uniamę, zaraz zasili PiS. No tak, poseł Eichler zdaje się, że nie wstąpił do klubu Platformy. Nie wstąpił. I jeszcze wczoraj zadeklarował, że pomylił się przy głosowaniu. Przystało na byłego działacza SLD, ślubowanie poselskie zakończył zwrotem tak, mi dopomóż Bóg. Znaczy ja bym powiedział tak, to w ogóle te wszystkie operacje skłaniają mnie i myślę, że opinię publiczną powinny też skłaniać do pewnej refleksji co do prawdziwości antykomunizmu PiSu jako takiego. Nie, to powinny skłaniać do trochę innej refleksji, głębszej i mniej optymistycznej, znaczy mianowicie co do wartości deklaracji politycznych składanych przez kandydatów na posłów. Okazuje się, że wszystkich można, no nie wszystkich, no ale prawie wszystkich można kupić, to jest tylko kwestia tego za ile i tyle. No. Bardzo pana przepraszam, ale to właśnie czysta polityka to pokazuje. Tu tego, zaśmego, tu owego, tu się dogadamy, tam się dogadamy. Dobrze. To może teraz coś serio. Czy marszałek Tomasz Grodzki powinien złożyć immunitet i poddać się śledztwu i zgodzić się na akt oskarżenia, który chce prokuratura wnieść do sądu i tę sprawę przeprowadzić przez sąd? Pan marszałek Grodzki jest doświadczonym politykiem i ja nie będę panu marszałkowi Grodzkiemu radził, co on w swojej sprawie powinien zrobić. Gdybym ja był w takiej sytuacji, to złożyłbym sam immunitet i poddałbym się tej całej procedurze sądowej. 200 świadków zeznawało, że to armia ludzi naprawdę. No, to nie są wszystko działacze PiSu przecież. 200 świadków zeznawało, że Tomasz Grodzki przyjmował łapówki. No, ja chciałem powiedzieć korzyści majątkowe, ale to żadne korzyści majątkowe, to zwykłe łapówki były. Że 10 tysięcy brał za osobistą operację, 5 tysięcy za asystowanie przy operacji. Podkreślam, ja nie mówię, że tak było. Tak twierdzi prokuratura. W każdym razie jest to sytuacja, którą no, w przypadku każdego normalnego człowieka powiedzielibyśmy, okej, to niech idzie do sądu i niech się broni, a raczej niech prokurator mu udowodni, że tak było, bo to też jest tak, że to prokurator musi mu udowodnić, a nie on się bronić, że nie jest wielbłądem. No to dobrze, panie redaktorze, ja mogę powtórzyć to, co powiedziałem. Znaczy, tak? Jak pan będzie głosował w tej sprawie? Znaczy, też jak PSL każe? Znaczy nie, no w tej sprawie, tak jak w sprawie senatora Koguta, przypomnę, że wtedy opozycja i Platforma mówiła tak, trzeba Koguta tutaj głosować za tym, żeby Kogut był aresztowany i tak dalej. Ja głosowałem przeciwko temu, bo uważałem, że senator Kogut świętej pamięci już zrzekł się immunitetu i nie ma powodu robić medialnej operacji. Ale aresztowanie mówimy teraz nie o tym, czy zgoda na aresztowanie, więc mogę powiedzieć tak. Pan mówi o pewnych zarzutach, o pewnych informacjach medialnych, co się znajduje w akcie oskarżenia. My się, że tak powiem, przed głosowaniem z tym aktem oskarżenia i z tymi informacjami zapoznamy nie w trybie dziennikarskim, tylko w trybie przyjrzenia się pewnym faktom. Słusznie. I wtedy będę podejmował decyzję w tej sprawie. A wie pan,
chyba nieprędko to się zdarzy, bo co prawda wniosek prokuratury leży w Senacie i leży, ale marszałek Grodzki nie spieszy się z tym, by poddawać go pod głosowanie. Proszę pana, ja na razie... Panie senatorze, no nie, przepraszam, panie senatorze, to ja nie będę udawał... Ja otworzyłem, nie, pan senator... już nie, nie, bo protestuje. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie, nie protestuję, ale ja nie chcę udawać świętego dziennikarskiego oburzenia, ale w jednej sprawie bądźmy jednak uczciwi. To znaczy... Naprawdę, to są poważne zarzuty. I teraz albo prokurator je sfabrykował i to jest absolutny skandal i prześladowanie opozycji, i mówię to teraz zupełnie serio, albo pan Tomasz Grodzki brał łapówki i to też jest skandalem i to też jest godne potępienia. No ale tertium non datur. Dlatego po pierwsze powiedziałem panu, że gdybym ja był na miejscu pana marszałka Grodzkiego, to zrzekłbym się immunitetu. Ale pan nie jest na miejscu dobrze, no nie Tomasza jestem, Grodzkiego. Tak. Może pan za to głosować za, dobrze, albo przeciw. Może dobrze, się pan domagać, by się zrzekł immunitetu, albo przeciw. To teraz kwestia druga. Ja jak, chodziło to nie Paweł Kukiz. Ja jak na razie nie mam poczucia, że sprawa głosowania tego wniosku jest jakoś nadmiernie przewlekana. Jeśli będę miał takie poczucie, to będę o tej sprawie, o tym publicznie mówił, dobra, że nie powinno tak być. To no. Zostawmy to. Mam do pana dwa inne pytania. Pierwsze, uśmiecham się, bo... W ilu partiach byłem i się zabrałem to już leki emerytom. Nie, leki i że głosowałem przeciwko kwocie wolnej od podatku. To nie były leki dla emerytów, to były do... Darmowe, tak, darmowe leki darmowe, dla emerytów. Darmowe, tak, dla najbiedniejszych emerytów. To było haniebne głosowanie akurat. I w tej sprawie uważam, że postąpił pan absurdalnie. Ja rozumiem, że pan ma taki... Że pan lubi być kontrowersyjny i ja to rozumiem, bo... No, pan też. Tak. Natomiast akurat w tej sprawie, wie pan, to myślę, że jest coś takiego, nie będę panu lekcji udzielał, ale jest coś takiego jak sumienie. I w tej sprawie to już trzeba było nie mieć sumienia, żeby głosować przeciwko tym... Rozmawialiśmy już o tym, powiedziałem panu, że uważam to za błąd. Dlatego ja nie chciałem do tego wracać, co się panu upiera. Nie, ale ja zawsze wracam, bo pan ma stały zestaw trzech pytań. Ale już dawno ich nie mam, na litość boską. Chcę pana zbytać od Donalda Tuska, proszę w Senacie, bardzo. A pan się upiera. Myślę, że to jest realny pomysł tych polityków Platformy, którzy mówią, zaraz Donald Tusk trafi do Senatu, bo się zrobi wybory uzupełniające i w miejscu, gdzie Donald Tusk miałby pewny mandat, on pojedzie, zrobi kampanię, wygra i marszałek Grodzki będzie musiał ustąpić miejsca. Jeżeli Donald Tusk by się zdecydował na taki start, to oczywiście jestem pewien, że wygrałby w Cuglach, bo przecież nie będzie startował w Rzeszowie, tylko będzie startował jak... A i w Rzeszowie mógłby wygrać, jak wiadomo. I w Rzeszowie mógłby wygrać, natomiast... Ale w Krośnie nie będzie startował. Natomiast ja bym powiedział tak, no z punktu widzenia, jak ja to oceniam, wydaje mi się, że z punktu widzenia Donalda Tuska to jest jednak duże ryzyko, nie samo wygranie mandatu, bo to by wygrał w Cuglach, ale wraca do Senatu, nawet zostaje marszałkiem. Oczekiwanie jest, że zostanie liderem opozycji i że tak powiem, uczyni opozycję bardziej sprawną. I na przykład to się nie dzieje, ponieważ na przykład tak jest czasem w życiu, że czas różnych osób mija. Ja nie mówię, że minął czas Donalda Tuska. Nie mówi pan? Nie, ale może tak się zdarzyć. Donalda Tuska 7 lat nie ma w polskiej polityce. No wie pan, ja przypomnę, że w 1995 roku Lech Wałęsa miał prawie 50% w wyborach prezydenckich, a w roku 2000 miał bodajże 1%, czy 1,5%, jakoś tak. Więc między Paweł Kukiz jest też takim przypadkiem, prawda? W 2015 roku wybory prezydenckie 20%, 2021 czterech posłów, a w zasadzie trzech. Bo wczoraj pan poseł Tyszka zagłosował jednak inaczej niż Paweł Kukiz. A poseł Tyszka też. Następna figura parlamentarna. Bardzo to jest wszystko zabawne czasami, ale dobrze. Czyli pan mówi, że to jest ryzykowne z punktu widzenia Tuska i pan raczej nie przewiduje, jak rozumiem, takiego manewru. Znaczy, ja nie wiem, jak Donald Tusk oceni to ryzyko. Ja tylko stwierdzam, że takie ryzyko dość poważne jest. A co zrobi Adam Bielan? No, on zakłada partię. No ja z Adamem Bielanem też byłem w kilku partiach. No właśnie chciałem to powiedzieć. W PiS-ie, w PJN-ie i tak dalej. No i co, nie pójdzie pan do nowej partii Adama Bielana? Znaczy, wie pan, ja mogę powiedzieć tak, ja na pewno... do nowej partii Adama Bielana nie pójdę. Chcę dokonać życia politycznego w PSL-u. Jeśli oczywiście sprawy światopoglądowe mnie z PSL-em nie poróżnią. Nie podejrzewam. Natomiast to jest jakby pierwsza kwestia, ale to taką deklarację panu składam, że jeśli z PSL-em nie poróżnią mnie sprawy światopoglądowe, to chciałbym, żeby to już była, że tak powiem, moja ostatnia partia. Natomiast wie pan,
Znaczy, ja bym powiedział tak, no powiedzmy sobie... Pytam pana Adama Bielana i jego nową partię, przypomnijmy. Dobrze, no i, ale co pan pyta? Pytam o co pana, konkretnie? Dobrze, myśli pan, że Adam Bielan założy w końcu tę partię Republikanie i zostanie przyjęty jako dodatkowy człon Koalicji Zjednoczonej Prawicy? Oczywiście, pan, no myślę, że tak, no. Ja oczywiście nie wiem, czy tak będzie na 100%, ale nie zdziwiłbym się, gdyby się nagle okazało, że republikaninem okazałby się pan poseł Eichler, pan poseł Mejza okazałby się republikaninem i nagle objawiłoby się jeszcze paru innych republikanów, o których do tej pory nie myśleliśmy w kategoriach republikanów, a oni jednak odkryją w sobie element republikański. Wiecie pan, no jak to w polityce, jak to ludzie odkrywają swoje talenty, polityczne powołania, tak to bywa. Proszę Państwa, ja jestem winien Państwu, bo będziemy zaraz rozmawiali o czymś znacznie przyjemniejszym niż polityka, ja jestem winien Państwu sprostowanie. I to bądźmy szczerzy, jestem cymbałem i w dodatku źle zapamiętałem ze szkoły. Wczoraj się upierałem, że w Szwajcarii są 3, a nie 4 języki urzędowe. Są 4. Retroromański. Nie, widzi pan, taki głupi to ja nie byłem, żeby retoromańskiego zapomnieć. Ja po prostu uznałem, że włoskiego nie ma, no, że zamiast włoskiego jest retoromański. A tu się okazuje, że jest... Niemiecki, francuski, włoski i retoromański. Że jest jedno i drugie. No więc proszę państwa, nie uczcie się od Mazurka na WOS, na maturę z WOS-u, ale szczęśliwie do matury z WOS-u najbliższe macie jeszcze rok. Chyba, że ktoś zdaje poprawkę. W każdym razie nie uczcie się. I jakby co, Szwajcaria 4. Ja ze Szwajcarii znam tylko franki szwajcarskie, a i to ta sympatia jest tylko w jedną stronę. To znaczy, one mnie lubią, a ja ich nie. I to koniec, jeśli chodzi o Szwajcarię. Natomiast mam dla pana poważne pytanie. Co pan czyta? Co ja czytam? Tak. Proszę pana, to będzie dłuższa historia. Mm. Dlatego, że tak. Że Rogasia z Doliny Roztoku. Nie. Ponieważ ja bardzo długo po przeprowadzeniu się na nowe mieszkanie, na którym już mieszkam 11 lat, trzymałem swoje książki w pudłach. W kartonach. A nie, tak to jest. Tak. I jak się nie ma żony, to tak się ma. Tak jest. Właśnie, no różne inne rzeczy się też ma, jak się nie ma żony, albo nie ma. Natomiast moi rodzice postanowili w związku z moimi 50 urodzinami, z 50 urodzinami zafundować mi półki. Nie, te półki naprawdę zmobilizowały mnie do tego, abym te wszystkie księgozbiory ulokował na tych półkach. I odkryłem różne skarby, żebym o których posiadaniu... Bądźmy szczerzy, pan ich nie lokuje, pan każe ludziom lokować. No, tak to mniej więcej wyglądało. No i okazało się na przykład, że odkryłem kiedyś konkurencyjne do państwa Gazeta Wyborcza wydawało takie serie literatura XX wieku albo literatura XIX wieku. I obecnie zacząłem czytać Victor Hugo, Katedra Najświętszej Marii Panny w Paryżu. Mój Boże, co za ramoty. No, ale wypada, żeby trochę poznać klasyki XIX-wiecznej, prawda? To... Jeśli wcześniej nie czytałem akurat tej książki. Nie, to zgoda, tylko że to ramota jednak, tak. Zacząłem czytać, zaprosi mnie pan za parę tygodni. Co się wtedy wypowiem, czy to na temat tego jest, czy nie. A co pan wcześniej czytał w takim razie? Co ja wcześniej czytałem? Wcześniej z tego samego zestawu czytałem Transatlantyk, proszę pana. Czyli pan jednak jest człowiekiem, to rzadkość, ale pan jest człowiekiem, który czyta powieści. Czyta pan literaturę piękną. To nie, to jest raczej chwała. Staram się. Ja przyznam, że... Kupiłem też ostatnio... Peter Sewald wydał biografię Benedykta XVI. Tak, to którąś już tam... No tak, ale chyba najbardziej obszerną. Ponad 1000 stron, ale do tego się muszę jeszcze zabrać. No dobrze, czyli... A na wakacje się pan gdzieś wybiera? No proszę pana, rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia. Że? Że 7 sierpnia mój asystent, który pochodzi z Kirgistanu, ma w Biszkeku wesele. Zamierzam wziąć udział w tym weselu. W charakterze pana młodego? Nie, w charakterze pana młodego jestem konserwatystą. Ja tam nie wiem, wie pan, no ślub z asystentem byłby przynajmniej jakimś wydarzeniem. Ale asystent ma po prostu bardzo miłą, uroczą żonę, z którą już ślub, że tak powiem, w meczecie wziął, więc teraz pozostaje kwestia... W meczecie. Kwestia, tradycjonalista katolicki, że tak powiem, Filip Libicki. Pozostaje kwestia związku cywilnego i pozostaje kwestia wesela w Biszkeku w dniu 7 sierpnia. Ja raz w życiu byłem na weselu kirgijskim i uprzedzam pana tylko lojalnie. Proszę na siebie uważać. Ja już raz byłem 5 lat temu. Ja, proszę pana, byłem, trwało to tydzień i to mogło stanowić bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla mojego zdrowia, ale i życia. Jestem przygotowany. Mhm.
Niech pan przygotuje również wątrobę i inne podroby. Ja jestem abstynentem. To się tak tylko mówi, dopóki się nie pojedzie na wesele w Kirgizji. Jan Filip Libicki, proszę państwa. Ten pan, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, był moim Koalicji gościem. Polskiej. Koalicji Polskiej. Bardzo państwu serdecznie dziękuję i zapraszam jutro. Do widzenia, do usłyszenia.